Myślę, że zagraliśmy dobry mecz pod względem taktycznym, szczególnie myślę, że byliśmy wyrachowani, mocno skoncentrowani i konsekwentni. Zagraliśmy tak jak zakładaliśmy, w pewnych momentach oddając piłkę trochę Górnikowi, niekiedy podchodząc wyżej. I cieszy mnie, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo to jest ogromny kapitał i mimo tych absencji w obronie zagraliśmy na zero z tyłu. Także cieszę się z dzisiejszego zwycięstwa i myślę, że pokazaliśmy też trochę wartości. Może to nie był jakiś nasz porywający mecz, ale myślę, że zasłużenie wywozimy 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Bardzo proszę o pytania. Przypomnę, że na sali jest mikrofon w celach nagrywania jakości materiału telewizyjnego. Prosimy, aby podnieść rękę. Bardzo proszę. Dobry wieczór, Michał Trela z Przeglądu Sportowego. Dzisiaj pierwszy raz w podstawowym składzie zagrał Karol Fila na prawej obronie. No, bardzo się przyczynił do gola, może nawet go strzelił. Chciałbym spytać, czy wy planujecie go, czy planujecie szukać prawego obrońcy po stracie Stolarskiego, czy właśnie ta dwójka Nunes i Fila panu wystarczy? Ja myślę, że podobnie Lechia, jak i Górnik poruszają się w określonych realiach i finansowych, organizacyjnych, i to, że czy szukamy, czy nie szukamy. Trochę tak no niefortunnie, że Paweł Stolarski odszedł od nas w ostatnim okresie i nie zapowiadało się na to. Natomiast Karol z nami jest od początku, wrócił z wypożyczenia, tam trochę grał też na między innymi na prawej obronie, ale od razu powiedziałem, że ten zawodnik wcześniej czy później no gdzieś tutaj nam się przyda i rozmawiałem z nim, żeby już na początku okresu przygotowawczego, żeby zapomniał o jakichś wypożyczeniach. I myślę, że dzisiaj pokazał się z dobrej strony. Grał dotąd aż mógł, bo w końcu poprosił o zmianę, bo trochę nie wytrzymał fizycznie, ale myślę, że czas pracuje na jego korzyść i takiego charakteru przede wszystkim i takiej osobowości potrzebuje, bo umiejętności myślę, że od tego są trenerzy, żeby je podnosić. Natomiast ten charakter i taką charyzmę to Karol ma. Bardzo proszę o kolejne pytanie. A wracając, czy będziemy szukać? No, powiem tak, selekcja się nie kończy i szukamy na każdą pozycję, natomiast czy to będzie realne? No, raczej chyba odłożymy to na przyszły sezon, ale mówię, ja nigdy nie żyłem transferami i tym, czy ktoś do mnie dojdzie, czy nie. Bardziej będę zadowolony, jak już nikt nie odejdzie. Dziękuję. Dobry wieczór, Piotr Girczy z Papu. Mam pytanie, bo po pierwszej połowie 5 żółtych kartek jakoś, nie wiem, pan się nie obawiał, że dokończycie w 11, bo wyglądało, że może być różnie. Nie obawiałem się. Ja myślę, że naszej drużynie brakuje agresywności i taką agresywność chcę widzieć. To nie były chamskie zagrania, po prostu walka, bo chciałbym, żeby moi zawodnicy byli tak agresywni, a myślę, że za bardzo kulturalną jesteśmy drużyną dzisiaj. No, trochę takich, można powiedzieć, kartek za niesportowe zachowanie, czyli za gdzieś tam przedłużanie gry, czy za dyskusję z sędzią, także no, to jest na pewno naganne. Natomiast walka, agresywność, no tutaj znamy czy Jarka Kubickiego, czy Lipskiego, czy Maka i to nie są zawodnicy, którzy wyrządziliby komuś krzywdę. Natomiast oczekuję od niej pewnej agresywności i jest tym coraz lepiej. Także te kartki za walkę są usprawiedliwione. One nie były złośliwe ani jakoś tam brutalne. Celem dzisiaj było nie dostać jak najmniej kartek, tylko wywieźć 3 punkty. No i ten cel jest osiągnięty. Koszty są tego w postaci kartek i absencji Michała Nalepy w następnym meczu, no ale no spokojnie, to jest dopiero za tydzień. Także tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Dziękuję trenerze. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję za kilka minut. Druga część konferencji. Dziękuję, dobranoc.